Damn. Tak jak obiecałem, tak jest. Ten film pojawi się 1 września. Pewnie będę go nagrywał jakoś tak spontanicznie przez kilka dni. No i kwestia arcyinteresująca, czym się zajmuje Szafa. Rozumiem i mam nadzieję, że tak faktycznie jest, że to jest kwestią jakiejś inspiracji, bo oglądam je trochę młodych ludzi i chcę się jakoś zainspirować, bo uważa, że u mnie jest tak super zajebiście. No nie zawsze tak jest, ale czasami tak się faktycznie zdarza. Tak więc potraktuję to jako właśnie taki film inspirację i tak pokrótce wam opowiem, od czego się to wszystko zaczęło. Może pierwsze wyjaśnienie, tak, wygrałem w Totolotka. Moją wygraną w Totolotka było maksymalnie 214 zł. Nie wiem, czy tam czwórkę chyba, piątki nie trafiłem. 214 zł. To była prawdziwa hipoteza. I powiem szczerze, że tak jak wam mówiłem, w filmie na 100 tysięcy nie myślałem, że dobiję do tych 100 tysięcy, bo chciałem to zostawić jako taką... Bo nawet bawiły mnie te wasze dywagacje, że jestem handlarzem dywanów, przemytnikiem narkotyków, czymś tam było naprawdę miliard różnych propozycji. Tylko stało się to po prostu męczące, bo tematem głównym już teraz pod każdym moim filmem stał się właśnie temat, co Szafa robi. Co robić, żeby nic nie robić, a zarobić. No i tu was muszę zmartwić. Pierwsza rzecz. Było mówione, że na pewno jestem dziedzicem jakiejś fortuny. Też tak niestety nie było. Moja szanowna, kochana mamusia pracowała ciężko całe swoje życie w szpitalu jako laborantka. Ojciec może pokrótce scharakteryzuje, za kołnierz nie wylewał. I to niewylewanie za kołnierz skutkowało tym, że dość szybko dobiegł do mety. Po tym zakończeniu swojego żywota okazało się, że w spadku zostawił długi do spłacenia, które musiałem spłacić ja, tak żeby matki z domu nie wyrzucili. Tak więc tutaj też ten temat muszę zbagatelizować. Nie jestem również byłym SB-kiem, za młody niestety jestem. Może nie niestety, no za młody po prostu jestem, żeby być byłym SB-kiem. No i to chyba tyle. Teraz pora rozpocząć moją inspiracyjną mowę. Mam nadzieję, że taka forma wam będzie odpowiadała i mam nadzieję, że wszyscy już zostaną, słuchajcie, tutaj usatysfakcjonowani dokładnym moim życiorysem, co robiłem od szkoły podstawowej. Ten film mógłbym zakończyć w zasadzie jednym zdaniem, bo zawsze żeście pytali, w jakiej branży pracuję, u kogo pracuję, no to można powiedzieć, że pracuję u siebie i w zasadzie to powinno wystarczyć i zamknąć temat w ogóle naszej dyskusji, ale tak jak mówiłem, traktuję ten film jako film inspiracyjny dla młodych ludzi. Tak więc powiem wam, tak, pracuję od 16 roku życia, może nawet i wcześniej, nie wiem, tak już pamięcią daleko nie sięgam. Niemniej jednak zawsze miałem wygórowane potrzeby, jeśli chodzi o jakieś dziwne rzeczy, których nie była mi w stanie matka ani ojciec zapewnić. I potrzebowałem na przykład, chciałem mieć multimetr cyfrowy. W tych latach, kiedy ja chciałem mieć multimetr cyfrowy, to była absolutnie niedostępna rzecz i kosztowna sromotnie. No, ale miałem takie marzenie i stwierdziłem, że żeby sobie realizować te moje marzenia, takie lub inne, później może to było bardziej takie luźne życie, trzeba się wziąć za robotę. Jak wam już mówiłem w tym filmie na 100 tysięcy, pierwszym moim zajęciem to było handlowanie kasetami wideo. Najpierw to była wymiana tych kaset, to był późny PRL. Mówiłem to też w odcinkach wcześniejszych, jakby ktoś poszukał o PRL-u, o właśnie kasetach wideo. Łatwo do tego dotrzeć, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. To był późny PRL, czyli mniej więcej działało to jak teraz w Chinach. Nie było żadnych praw autorskich. Można by powiedzieć, że było to w pełni legalne, bo żadne prawne uwarunkowania nie obwarowywały czegoś takiego jak handel właśnie kasetami i z tego skrupulatnie korzystałem, mając 15, 16 czy 17 lat. Później też w miarę tego, jak najpierw wymieniałem, za tą wymianę się pobierało opłaty, potem trochę tych pieniędzy sobie zgromadziłem, kupiłem sobie jedno wideo, drugie, trzecie, czwarte, no i potem mogłem sam te kasety rozprowadzać. To mniej więcej podobnie teraz działa na Kubie, że jest ten środowisko zamknięte, hermetyczne. Jak chcemy oglądać coś z zachodu, to musimy to po prostu kopiować, tym razem na USB stickach, nie na kasetach wideo. Jest trochę łatwiej, bo po prostu mamy nowszą technologię. Potem uwarunkowania prawne się zmieniły i już ten proceder został wyeliminowany. Tak więc ja również się wyeliminowałem z tej opcji. Wtedy z kolegami, to już ze szkoły średniej, żeśmy jeździli
do Berlinka, dojeździło się do jakiegoś Budapesztu, gdzieś tam się jeździło po różnych stronach świata, żeby przywieźć trochę towaru, bo nie było tego towaru u nas na rynku i żeśmy tym towarem handlowali właśnie gdzieś na bazarach, czy na niej można było stać na głównym deptaku miejskim, czy na Placu Wolności. Wiele osób zresztą tam zostało i do tej pory sobie tam pracuje i myślę, że sobie chwalą ten tryb życia. Aczkolwiek ja wspominam źle ten czas bazarowy, bo to jednak w lato gorąco, w zimę zimno. Nie było to fajne, aczkolwiek dawało satysfakcję w postaci kasy, którą mogłem przeznaczyć na to, co chciałem. No co tam? Co widzisz? Co widzi piesek? Gdzie tu się chce dostać? Tu do kamery? Chciałabyś coś przekazać? Coś tutaj chciała przekazać też w tym temacie? Cytryneczko? Nie. Tak to właśnie wygląda. Piesek jest ciekawy, co się tu dzieje. Ale my lecimy dalej. Słuchajcie, z chałupy wyprowadziłem się od rodziców, jak miałem 18 lat. Może nawet trochę przed. Bo po pierwsze było mi na to stać i po drugie wolałem sobie mieszkać z dziewczyną niż z rodzicami. No i tak to właśnie się podziało. No, zawsze moim takim hobby była elektronika, komputery i w zasadzie to hobby potem na mnie jakoś tak ciążyło. W dawnych czasach, w ogóle to jest wszystko bardzo, ja wiem, ciekawe, no może dla mnie ciekawe, dla was pewnie mniej, ale tak naprawdę zawsze interesowało mnie, jak te komputery funkcjonują od drugiej strony, nie od strony grania, tylko od strony tego, jak to tam z drugiej strony działa, od strony oprogramowania. Już w technikum elektrycznym, które kończyłem, praca moja dyplomowa polegała właśnie na tym, robiłem to z kolegą, bardzo zresztą sympatycznym, miło wspominam czasy, kiedy żeśmy razem działali, robiliśmy oprogramowanie do zarządzania sprzedażą biletów na dworcu autobusowym, sieciowy program. Nie jakiś tam zwykły, tylko sieciowy, z blokowaniem rekordów, z takimi podstawowymi rzeczami. Później to dalej zostało przekute w ten fakt, że żeśmy napisali oprogramowanie finansowo-księgowe, takie, które wchodziło w firmach, w hurtowniach, w różnych instytucjach, służyło właśnie do fakturowania, do drukowania książek przychodów i rozchodów, potem rejestrów VAT, jak VAT wszedł, współpracowało to również z kasami fiskalnymi. To było oprogramowanie jeszcze pisane pod system DOS w Clipperze. I to był pierwszy program oryginalny, który kupiłem. Właśnie Clipper, który pozwalał na kompilowanie całego programu wynikowego do pliku EXE i on po prostu sobie już pracował na bazach danych. To było dość długo tematem przewodnim w moim życiu, właśnie programowanie. Również taki miałem epizod pisania książek. Teraz wszyscy zaczynają pisać książki. Kiedy wchodził na rynek pierwszy Windows 3.1, w Polsce to chyba jeden z pierwszych popularnych Windowsów, nie było ani wersji polskiej, nie było ani podręczników po polsku, bo kraj ten nasz jeszcze był taki, że no nikt tego poważnie nie traktował. Były pisane podręczniki, takie dodatkowe książki kupowało się o Windows 3.1. I w klasie, ja w klasie maturalnej bodajże pisałem chyba ten podręcznik. Jakoś tak. Był on normalnie publikowany jako książka do kupienia. Potem było nawet wznowienie po jakiejś tam reedycji tego tematu, tak więc też mam na swoim koncie podręcznik użytkownika do Windowsa 3.1. Widzę, że materiał będzie chyba trochę za długi, muszę się streszczać bardziej, ale wiecie, że ja jestem gadułą, mógłbym opowiadać o tym, nie wiem, 15 godzin o tych wszystkich rzeczach, bo to w końcu całe moje życie jest, także muszę się ścisnąć tylko do tych informacji najistotniejszych. Oprogramowanie, które żeśmy pisali, nazywało się Polonus, pewnie też będziecie szukać. Pracę dyplomową robiłem w Technikum Elektrycznym na ulicy Niskiej w Kielcach, też pewnie można iść do archiwum, zobaczyć, co tam było robione, bo ja wiem, że cały świat jest pełny niedowiarków i wszyscy muszą wszystko wyszukać, sprawdzić, pobadać. Tak jak mówiłem, to były te rzeczy. Później prowadziłem sklepy komputerowe, takie normalne, stacjonarne sklepy komputerowe i powiem wam szczerze, że ludzie zniechęcili mnie. Na nasz kraj ludzie pracujący, z którymi pracowałem, zniechęcili mnie do tego, żeby prowadzić taki biznes właśnie face to face. Często się okazywało tak, że jeżeli komuś sprzedajesz oprogramowanie, to były dawne, zamierzchłe czasy, teraz to trochę inaczej wygląda. Ale w dawnych zamierzchłych czasach wyglądało to tak, że jak komuś sprzedałeś oprogramowanie za jakąś tam kwotę, nie pamiętam po ile myśmy to golili wtedy,
to dana osoba myślała, że jesteś już na własność do końca jej życia. Każdy problem, jaki się zdarzył, czy to z komputerem, czy to z oprogramowaniem, czy to z czymkolwiek, było zawsze dzwonione i zawsze każdy wymagał od tego, żeby mu to serwisować zupełnie za gratis. Teraz się to trochę zmieniło i zazdroszczę teraz tym firmom usługowym, bo jest dużo łatwiej wyjść na swoje. My żeśmy wychodzili całkiem dobrze na swoje, ale tak jak mówię, ludzie mnie zniechęcali do tego, żeby nad tym badać. Również przeszliśmy do początków internetu, bo wtedy raczkował ten internet. Ja też również z moimi przyjaciółmi, można powiedzieć, że jestem pionierem internetowym, też był na Test Hubie cały taki odcinek o tym. Nie wiem, czy na mocnym blogu był ten temat poruszany, ale jestem, tak jak mówię, w internecie zakotwiczony od samego początku, w momencie, kiedy był, nie było jeszcze interfejsu www, nie wiem, były gofery, było IRC, były FTP, no tylko tego typu rzeczy były wdzwaniane modemy, był jeden podem na Politechnice, do którego można było się wdzwonić. Jeżeli ja korzystałem z internetu, to nikt w mieście już z internetu nie mógł korzystać, bo nie było TPSA 0202122 i to po prostu odcisnęło też na mnie straszne piętno. Spodobał mi się ten internet, potem się pojawił już klasyczny internet, interfejs, który my teraz znamy, taki webowy, czyli Mozaik wszedł jako pierwsza przeglądarka. No to było cudowne, naprawdę to było cudowne, ale w międzyczasie tak równolegle, jak ten internet się raczkował w mojej głowie, rozwijał się, to prowadziliśmy tą działalność komputerową. Również ten nasz system został rozbudowany o to, żeby pracował w sieci, żeby mogła być kilka stanowisk, na przykład do fakturowania, do sprzedaży, żeby to wszystko sobie tak jakoś w miarę dobrze działało i co ciekawe, tworzone to było na Novelu. W ogóle Windows czy środowisko DOS-owskie nie miało TCP/IP, nie miało takiego protokołu, ale ja znowu wchodzę w szczegóły techniczne, pewnie Was to zupełnie nie interesuje. Także były też stacjonarne firmy komputerowe, które później odeszły i w międzyczasie również zająłem się internetem. Pojawiła się baza danych, bo te bazy danych jakoś mnie bardzo zawsze pochłaniały. Baza danych to jest tak naprawdę wszystko, co macie w internecie. Google jest wielką bazą danych, Facebook jest wielką bazą danych. No każdy serwis jest bazą danych i to zawsze w mojej głowie było jakoś najmocniej zakotwiczone i zawsze się tymi bazami danych, no wszystkie serwisy, które robiłem, to robiłem, żeby były serwisami dynamicznymi. Pierwsze serwisy powstawały w 98, 97 roku, nawet może wcześniej, już tych serwisów nie ma. Trochę jeszcze zostało takich serwisów, które dawniej wyprodukowałem. Generalnie może jak jest jakiś człowiek, który się zna na projektowaniu dynamicznych stron, to ja chętnie podejmę współpracę, bo bym chciał trochę odświeżyć te serwisy moje internetowe, bo one są już takie lekko trącące myszką. Od strony bazodanowej ja się tym tematem zajmę, ale od strony interfejsu, czyli dynamicznej strony, żeby była dobrze odczytywana i na urządzeniach mobilnych, i na stacjonarnych, no to ktoś by mi się przydał, bo ja po prostu nie mam czasu, żeby się tym zająć. A zawsze zarobić kilka złotych można, tak więc jakby co to na maila. I słuchajcie, odkrycie dla mnie SQL-a Microsoftowego w owych czasach nie było konkurencyjniejszej bazy danych jak właśnie Microsoftowy SQL, transakcyjna baza danych, która no, generalnie nie powodowała nieomalże żadnych problemów. Kilka oczywiście takich fuck-upów zaliczyłem też w życiu związanych z bazami danych, ale dało się to wszystko odratować i związałem się z Microsoftem i generalnie wszystkie, które strony tworzyłem, to nie były robione pod Linuxa, czyli w standardowym PHP, jak się to u nas mówi, tylko było robione w Visual Basicu, czyli też standardowo się to, jak to się mówi, WSP. I to był czas internetu, a później zaliczyłem kilka takich twardych resetów, nazwijmy to. Każdy w życiu pewnie z Was zaliczy taki twardy reset. Jeżeli ktoś nie zaliczy, to szczerze zazdroszczę. Ja zaliczyłem kilka twardych resetów, takich, że wstawałem rano i tak naprawdę to, co miałem w kieszeni, to tyle było i trzeba było znowu startować od zera. Takie dwa poważne twarde resety zaliczyłem dzięki ludziom, z którymi współpracowałem. No ale jakoś udało mi się pozbierać. Niemniej jednak kosztowało mnie to znowu sporo czasu na to, żeby dojść do jakiegoś tam poziomu, żeby można było coś robić dalej. Patrzcie, jaki kolor ma ta Fanta. Przelałem ją do szklanki. Tą, którą dostałem od Was. Nieźle. Fioletowa jak denaturat. Jak ktoś pranki robi, to już wie, co sobie wlewać do butelki po denaturacie. Dobra, naprawdę muszę się streszczać, bo się rozwodzę jak stara baba. Słuchajcie, jak już zarobiłem trochę hajcu, to zawsze również ciekawiło, podobało mi się spekulacja giełdowa. Za czasów, że tak powiem, wczesnego PRL-u, czyli zaraz po wojnie, za spekulacje ludzi wieszali na
szubienicy, a potem spekulacja w momencie, kiedy weszła giełda, stała się modna. Pierwsze początki mojej giełdowej działalności to były też w latach 80., wtedy, kiedy dwa razy w tygodniu odbywały się notowania. Nie było takich jak teraz notowań ciągłych, tylko dwa razy w tygodniu notowania się odbywało. Trzeba było stać w banku, zlecenie składać, po prostu szaleństwo. Ale wtedy zacząłem przygodę z giełdą i tak naprawdę po wypracowaniu sobie jakiegoś kapitału, bo trudno od zera wystartować na giełdzie, trzeba mieć jakiś kapitał, wiodłem sobie życie inwestora giełdowego. Później pojawiły się piękne rzeczy, które dały dużo możliwości do zarobienia, jak i do totalnego wyzerowania się z kasy, czyli pojawiła się Forex. Po prostu Forex, takie pochodne, jakby to wam powiedzieć, transakcje, które są lewarowane. Nie musicie inwestować całej kasy w daną rzecz, daną parę walutową, na przykład, którą obstawiacie. Macie tylko ten spreadzik, który tam się różni i nie musicie inwestować, nie wiem, miliona dolarów, tylko możecie zainwestować 10 tysięcy, bo macie lewar, nie 1 do 10 tysięcy, do 100 tysięcy i tak dalej. Jest to zajebiście fajne, tylko że zajebiście można przespać temat i można się wyzerować do zera. I przechodząc do takiego teraźniejszego właśnie, czym teraz się zajmuję, to właśnie głównie są to inwestycje właśnie kapitałowe, nazwijmy to tak oględnie, z lepszym lub gorszym skutkiem. Trochę olałem ten temat, mnie ten YouTube tak strasznie wciągnął i powiem szczerze, że muszę tutaj trochę też przysiąść, bo kasa króla coraz bardziej świeci pustkami. A to jest jednak robota stresująca. Ja zaczynałem z Forexem, jak nie było w ogóle żadnych platform transakcyjnych w Polsce. Na Holandzie to w Stanach sobie rejestrowałem i tam były moje pierwsze transakcje w tym temacie rozgrywane. Każdy może sobie popróbować. Można sobie założyć konto demo i zobaczyć na jakiejkolwiek platformie transakcyjnej i popróbować sobie, jak się zarabia, i wtedy będziecie żyli sobie tak jak szafa. Po prostu nie robicie nic, poklikacie sobie kilka razy w odpowiednim momencie i zobaczycie, jak to wychodzi. Także aktualnie to jest właśnie to. Drugą rzeczą to jest, jestem górnikiem. Ale górnikiem cyfrowym, czyli jest to kopalnia bitcoinów, aczkolwiek przy aktualnej zmianie, jeśli chodzi o podział i kosztach energii, to nie wiem, czy to jeszcze będzie miało sens działania jako właśnie górnik, tylko może bardziej dalej operacje typu kupno i sprzedaż kryptowalut, nie tylko bitcoinów, ale innych, które są dostępne na rynku. Bitcoin jednak najpopularniejszy. Ewentualnie trzeba do Tajlandii przenieść swój klaster obliczeniowy. Zobaczymy, to też jest kwestia przyszłości. Kolejną rzeczą, którą robię, to są tak zwane usability testy, czyli testy przydatności interfejsów webowych. Czasami, to są sporadyczne rzeczy, mam jeszcze trochę znajomych z dawnych lat i czasami mi się zdarzy coś takiego zrobić. Często też jakieś tam porady eksperckie związane właśnie z komputerami, z zabezpieczeniami, z jakimiś tego typu rzeczami. Też mi się to zdarza coś takiego zrobić. YouTube jest teraz moim źródłem dochodu również. Zaczęliście oglądać moje filmy, także się zdarza, że 1500 jestem w stanie miesięcznie wyciągnąć z YouTube'a. Tak więc to też już jest solidna porcja gotówki co miesiąc. Kolejną rzeczą, nikt was nie wpadł na to, bo tam wszyscy szukali mnie, stalkowali mnie po internecie, nie wiem zupełnie po co. I to wszystko było fajne, dopóki to było w formie żartów, w formie jakiegoś takiej prześmiewczej. Pojawiały się te różne propozycje. Później się to stało trochę mniej fajne. Przede wszystkim mniej fajne się stało, kiedy żeście zaczęli wklejać dane osobowe, najczęściej nie moje, właśnie w komentarze do filmów, czy gdzieś tam na Facebooku. Oczywiście też moje się zdarzały, ale to trochę jest to fajne. I to, żeście wynaleźli coś, to naprawdę nie czyni z was fajnych gości, szczególnie jeżeli potem publikujecie coś, co nie do końca wiecie, o czym piszecie. Tak więc taka rzecz. Nie znaleźli się na przykład, że mam taką firmę, która się nazywa gtwservice.pl. Można sobie wejść też zobaczyć. Serwis wózków widłowych, serwis wózków golfowych, windy platformowe, podnośniki, dźwigniki tak zwane samochodowe. Zapraszam, jeżeli ktoś potrzebuje serwisować tutaj w Świętokrzyskim i w okolicy. Jest reklama.
wiecie, co jest grane. Kolejną rzeczą, jaką mi się zdarza robić, to jest produkcja wideo, bo przez to, że robię różnego rodzaju filmy, to czasami się do mnie również znajomi zgłaszają i proszą, żeby im przygotować jakiś filmik promocyjny, jakieś tego typu rzeczy. Także to też mam w swoim profilu działalności i też tego typu rzeczy robię. Kolejną rzeczą, jaką robię, to spekuluję. Kolejna rzecz spekulacyjna. To jest fajne, bo nie trzeba chodzić faktycznie codziennie do pracy, ale czasami długo się czeka na efekty. Czyli handel domenami internetowymi. Czasem kupię jakąś domenę, czasem jakąś domenę sprzedam i z tego też są jakieś tam profity. Dobra, to chyba tyle, jeżeli dobrze o tym wiem, jeżeli dobrze to popatrzyłem. Specjalnie sobie zapisałem, żebym czegoś nie pominął. Ale to chyba już wszystko, jeśli chodzi o to, na czym aktualnie zarabiam pieniądze. Nie są to jakieś kokosy, słuchajcie. Kiedyś zarabiałem więcej, ale w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że albo trzeba być, albo trzeba mieć. I zdecydowanie mniej przyjemności sprawiała mi praca. Znaczy praca zawsze mi sprawiała fan, bo tak jak mówię, poszedłem do tej pracy, bo lubiłem, bo chciałem zarabiać. I to, co robiłem, zawsze mi sprawiało fan. I teraz to, co na YouTubie robię, które też jest teraz poniekąd moją pracą, bo co miesiąc wystawiam fakturę, księguję, rozliczam te wpływy, też mi sprawia duży fan. Ale w pewnym momencie tak trochę przewartościowałem sobie życie. To może wtedy, kiedy ojciec zmarł, sobie uświadomiłem, że w trumnie nie ma kieszeni, słuchajcie, to jest takie może prozaiczne i często ludzie sobie uświadamiają pewne kwestie w takich trudnych chwilach, kiedy dostaną zawału, kiedy ktoś bliski odejdzie i wtedy trochę się przewartościowałem, stwierdziłem, że ja pierdykam, tylko praca, mam to w dupie, po co mi, nie wiem, lepszy samochód, po co mi pewne rzeczy takie sobie zapewniłem, które mi już wystarczały i stwierdziłem, że bardziej chcę się skupić na rzeczach, które mi dają przyjemność, bo meta coraz bliżej, niż na takim zabijaniu się po to, żeby sobie kupić, nie wiem, portfel Louisa Vuitton, czy jeździć Pagani Zonto. Nie mam takiej potrzeby, bardzo dobrze sobie jestem w stanie radzić ze sobą i czerpać radość z prostych przyjemności, chociażby z jedzenia, nie wiem, lodów ciasteczkowych w galerii handlowej. Jeżeli o pracy już wam powiedziałem wszystko, także już ci, co ich dalej nie interesują, moje popierdywania mogą oczywiście zakończyć oglądanie tego filmu, żeby nie było za dużo zmarnowanego czasu, a ja jeszcze trochę po tutaj jakichś przemyśleń wam może podrzucę. Może takie moje krótkie podsumowanie tych moich wypocin 20-minutowych, jak już sobie pomontowałem to do tej pory. Przepraszam, że jestem taki rozwlekły. Pierwsza rzecz, często jest pytanie, co robić. Dostaję takie maile, co robić, Szafa, żeby nic nie robić, tak jak ty, a coś tam osiągnąć. Tak jak widzicie, nie jest to kwestia niczego nie robienia, tylko jest kwestia dobrej organizacji czasu, bo naprawdę pracuję dość dużo. I z racji tego, że inwestycje kapitałowe są takie, jakie są, ja nie muszę tego robić teraz o godzinie, nie wiem, 11, bo rynek pracuje całą dobę, mogę to robić w środku nocy, mogę mieć zautomatyzowane pewne działania, które się same wykonują pod wpływem jakiegoś tam algorytmu, prawda? Tak więc możecie robić to, co ja. Najważniejsze jest wziąć się za jakąś robotę. Nie czekajcie, aż wam tata da, aż wam mama da, albo idźcie w edukację, bo teraz jest to naprawdę też fajna rzecz. Za moich czasów najlepiej mieli goście, którzy prowadzili zieleniak, teraz ci, co prowadzą zieleniak, już wcale tak dobrze nie mają, ale fajnie zostać prezesem spółki giełdowej, fajnie zostać lekarzem, fajnie zostać adwokatem, fajnie zostać specjalistą w czymkolwiek, bo specjaliści zawsze będą dobrze zarabiać, tak więc nie ma co oczekiwać, że wam państwo da, że dostaniecie 500+, czy coś innego, tylko trzeba wziąć i zacząć próbować, bo albo edukacja, albo doświadczenie będzie waszym biletem do lepszego życia. Taka jest moja przesłanka. Druga sprawa, żebyście byli pozytywni jako młodzi ludzie, bo dużo mam niepozytywnych komentarzy, znaczy pojawiło się trochę przy tych 100 tysiącach, widać, że przyszło dużo młodych ludzi, którym łatwo jest każdego ocenić, każdy jest ekspertem, on jest jedyną osobą na planecie najmądrzejszą, a wszyscy inni są prostakami, pentakami, debilami, niejednokrotnie tak tutaj młodzi ludzie do mnie piszą, debilu ty. Ja wam powiem, ja wam życzę jak najlepiej, bo myślę, że każdy młody człowiek ma w sobie taką butę. Ja też byłem takim pistolecikiem, że mi się wydawało, że wiem wszystko najlepiej. Dlatego też po dupsku dostałem naprawdę srogo.
że nie chciało się wstawać następnego dnia rano. Tego wam absolutnie nie życzę, bo to do niczego człowiekowi nie jest potrzebne, aczkolwiek buduje jego charakter i wie, że nic nie jest mu dane na stałe. To, że dzisiaj zarabiacie, nie jest powiedziane, że będziecie zarabiać do końca życia, bo nawet nie ze własnej winy może się coś tam przytrafić, chociażby jakieś problemy zdrowotne, czy jakieś inne perturbacje życiowe, że nagle nie będzie tak kolorowo, jak jest w danym momencie. I tym wszystkim ekspertom internetowym, którzy wszystko wiedzą najlepiej, każdego potrafią zmieszać z błotem, wrzucić do szamba. No powiem wam tak, no, myślę, że tak o 30, no może koło 40 życie was zweryfikuje i wtedy sobie zrobicie rachunek sumienia. Najlepiej sobie te wszystkie komentarze, takie swoje zgryźliwe, zapiszcie gdzieś i otwórzcie to za 20 lat i zobaczycie, jak wam się życie poukładało. Mam nadzieję, że będzie ok. Ten filmik, słuchajcie, dodam też do ekwipunku, bo to pytanie pewno jeszcze się będzie pojawiało, tak jak jest pytanie, jaki masz zegarek pod każdym filmem, pomimo tego, że jest w ekwipunku, to link do tego filmu też wrzucę do ekwipunku. No i tyle. Myślę, że już wszystko jest jasne. Na kolejny special będzie na milion. Także możecie dawać propozycje, co tym razem na milion, może nie wiem. No, nie będę poddawał pomysłów, bo po co. Chociaż jest duża szansa, że raczej do tego miliona nie dożyję, tak więc będę naprawdę bardzo otwarty na wasze propozycje.